Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <inaudible> papam Maryja w perspektywie trynitarnej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 10 stycznia 1996 roku. Rozdział 8 Konstytucji Lumen Gentium ukazuje misterium Chrystusa jako konieczny i nieodzowny punkt odniesienia dla doktryny maryjnej. W tym aspekcie wymowne są pierwsze słowa wstępu. Bóg najłaskawszy i najmądrzejszy, Chcąc dokonać odkupienia świata, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przebrane synostwo. Tym Synem jest Mesjasz, oczekiwany przez lud Starego Przymierza, posłany przez Ojca w decydującym momencie dziejów. W pełni czasu, która zbiega się z Jego narodzeniem z niewiasty w naszym świecie. Tej, która wprowadziła w ludzkość odwiecznego Syna Bożego, nie można nigdy oddzielać od tego, który znajduje się w centrum planu Bożego, realizowanego w historii. Prymat Chrystusa objawia się w Kościele, Jego mistycznym ciele. W nim bowiem wierni trwają przy Chrystusie oraz mają łączność ze wszystkimi świętymi Jego. To Chrystus przyciąga do siebie wszystkich ludzi. Natomiast Maryja, która jako Matka pozostaje głęboko zjednoczona ze swym Synem, przyczynia się do tego, by wierni kierowali ku Niemu swoje oczy i serca. Ona jest drogą prowadzącą do Chrystusa. Ta bowiem, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże, pokazuje nam, jak przyjąć w naszym życiu Syna, który stąpił z nieba i uczy nas stawiać Jezusa. W centrum naszej egzystencji jako jej najwyższe prawo. Maryja pomaga nam również w odkryciu u początków całego dzieła zbawienia suwerennego działania ojca, który powołuje ludzi, by stali się synami w jedynym synu. Przytaczając wspaniałe słowa z listu do Efezjan Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość jaką nas umiłował. I to nas umarłych na skutek występków. Razem z Chrystusem przewrócił do życia. Sobór nadaje Bogu tytuł najłaskawszego. Tak więc Syn zrodzony z niewiasty objawia się jako owoc miłosierdzia Ojca i pozwala lepiej zrozumieć, że owa niewiasta jest matką miłosierdzia. W tym samym kontekście Sobór nazywa Boga najmądrzejszym, zalecając zwrócenie szczególnej uwagi na ścisły związek istniejący między Maryją a Bożą mądrością, która w swym tajemniczym zamyśle zechciała, by dziewica została matką. O szczególnej więzi łączącej Maryję z Duchem Świętym przypomina nam również tekst soborowy w słowach symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego które wypowiadamy podczas liturgii eucharystycznej. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy. Wyrażając niezmienną wiarę Kościoła, Sobór przypomina nam, że cudowne wcielenie Syna dokonało się w łonie dziewicy Maryi bez udziału mężczyzny za sprawą Ducha Świętego. Wstęp rozdziału ósmego Lumen Gentium, wskazuje zatem na perspektywę trynitarną jako istotny wymiar doktryny maryjnej. Wszystko bowiem ma źródło w woli Ojca, który posłał Syna na świat, objawiając Go ludziom i ustanawiając głową Kościoła oraz centrum dziejów. Zamysł ten urzeczywistnił się przez wcielenie dzieło Ducha Świętego, ale zarazem… Dzięki istotnemu udziałowi kobiety, Maryi Dziewicy, która wniosła w ten sposób ważny wkład w ekonomię udzielania się trójcy świętej, rodzajowi ludzkiemu. Potrójną relację Maryi wobec osób boskich potwierdzają również słowa ukazujące typową więź łączącą matkę Pana z Kościołem. Obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą godnością. Że jest mianowicie rodzicielką syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem ducha świętego. Fundamentalną godność Maryi stanowi bycie matką syna. W doktrynie i kulcie chrześcijańskim wyraża to tytuł Matki Bożej. To zaskakujące określenie wskazuje na pokorę jednorodzonego syna Bożego we wcieleniu oraz w związku z tym. Na najwyższy przywilej przyznany ludzkiej istocie, powołanej do zrodzenia go w ciele. Matka Syna Maryja jest najbardziej umiłowaną córą Ojca w sposób niepowtarzalny. Przyznany jest jej szczególny przywilej, polegający na podobieństwie między jej macierzyństwem a boskim ojcostwem. A ponadto każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego, zgodnie ze słowami apostoła Pawła. Słowa te jednak nabierają nadzwyczajnego znaczenia w wypadku Maryi. W niej bowiem relacja z Duchem Świętym wzbogacona jest o wymiar oblubieńczy. Przypomniałem o tym w encyklice Redemptoris Mater. Wcześniej stąpił na nią Duch Święty. Stała się jego doskonałą oblubienicą przez zwiastowaniu, przyjmując słowo Boga żywego. Uprzywilejowana relacja Maryi z Trójcą Świętą Nadaje jej godność przewyższającą znacznie godność wszystkich innych stworzeń. Przypomina o tym wyraźnie Sobór. Dzięki temu darowi szczególnej łaski Maryja góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami. Mimo tak wielkiej godności Maryja pozostaje jednak solidarna z każdym z nas. Mówi bowiem dalej Lumen Gentium. Jednocześnie zaś złączona jest ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni, oraz została odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi syna swego. Wyjaśnia się w ten sposób autentyczny sens przywilejów Maryi i jej nadzwyczajnych relacji z Trójcą Świętą. Dzięki nim może ona współpracować w zbawieniu rodzaju ludzkiego. Niezmierzona wielkość Matki Pana. Pozostaje zatem darem miłości Bożej dla wszystkich ludzi. Nazywając ją błogosławioną, pokolenia chwalą wielkie rzeczy, których Bóg dokonał w niej dla ludzkości, pomny na miłosierdzie swoje.